Siemanko, jestem Lusek, to jest Forza Horizon 2. Dobrze słyszycie, Forza Horizon 2 na Xbox One X. Tak wygląda i nie różni się niczym od Forzy, którą Horizon 2, którą byście uruchomili sobie na Xboxie One czy Xboxie One Slim. Jest to dokładnie ta sama gra, ale to jest pierwsza gra, którą uruchomiłem sobie na Xboxie One X. I muszę wam powiedzieć jedną rzecz, jako streamer, jako youtuber, ktoś kto gra w gry i nagrywa gry. Konsola Xbox One X jest lepsza do nagrywania niż PS4, z tego względu, że tutaj jednocześnie mogę sobie podłączyć słuchawki do pada i jednocześnie mam dźwięk wysyłany do HDMI, do monitora. Czyli moja karta przechwytująca może przechwytywać ten dźwięk bezpośrednio z HDMI, a nie muszę jak w przypadku PS4 kombinować z odejściem, powiedzmy, jackiem do karty przechwytującej, tak? Bo tam ma jeszcze możliwość przechwytywania analogowego. A tutaj leci sobie cyfrowy dźwięk bezpośrednio z konsoli, co jest mega, mega ułatwieniem dla mnie. Ale konsola Xbox One X i ogólnie Xbox jest dla mnie konsolą nieco gorszą niż PS4. Gorzej mi się ją obsługuje. To menu całe, które tutaj jest w tej konsoli, jest dla mnie mniej czytelne. Jak odpalimy sobie PS4, no to tam wszystko już mamy od razu, tak? Mamy dostęp do każdych gier, wszystkich gier, które trzeba, tak? Które chcemy sobie pograć. Wciskamy klawisz, odpalamy konsolę, od razu możemy sobie nacisnąć guziki ten. Tutaj się jakoś nie mogę ogarnąć, ale to nie jest tak, że ta konsola jest zła. Ja po prostu jestem bardziej przyzwyczajony do PS4. Miałem najpierw konsolę Xbox i też mi ten interfejs nie pasował za bardzo, a do konsoli PS4 bardzo szybko się przyzwyczaiłem, więc moim zdaniem interfejs na PS4 jest bardziej przejrzysty. I tutaj konsola Xbox no troszeczkę słabiej według mnie wypada. Ta konsola jest obecnie najmocniejszą konsolą na rynku, jaka może być. Ale to wcale nie oznacza, że PS4 czy stare Xboxy są jakieś gorsze. Tak naprawdę, jak na razie, wspieranych tytułów jest niewiele przez tą konsolę. I tak samo jest w przypadku PS4 Pro. Można pograć sobie jedynie w Horizon Zero Dawn, gdzie mamy zamiast 30 FPS-ów 40 czy tam 50 FPS-ów w niektórych miejscach gry i w zasadzie tyle, tam jakichś większych udogodnień nie zauważyłem. No może jeszcze w The Last of Us Remastered możemy pograć w 60 FPS-ów i tyle. Poważnie. Także te konsole, ja myślę, że to są jakieś tam przyszłościowe bardziej zakupy. I czy sobie kupisz PS4 zwykłe czy PS4 Pro, będziesz grał w zasadzie tak samo, myślę, na tych konsolach. One się tam między sobą tak naprawdę bardzo nie różnią. I tak samo jest w przypadku, myślę, Xboxa. Może w przyszłości będzie więcej gier wspieranych przez te konsole. Ja osobiście wolałbym, żeby była większa płynność obrazu niż 4K. No ale 4K to tak brzmi fantastyczniej niż 60 FPS-ów. 60 FPS-ów nie każdy rozumie, a 4K jest wszędzie, w telefonach 4K, tu 4K. Nikt nie wie, o co chodzi w tym 4K, znaczy mało kto wie, o co chodzi w tym 4K i jak to działa, ale 4K, bo 4K jest fantastyczne. Nie bez powodu jestem sobie w tym miejscu, dlatego że chcę wam pokazać, że Forza Horizon 2 wcale nie jest jakaś super ulepszona na konsolę Xbox One X. Jesteśmy sobie przy tych pachołkach tutaj. Jeśli ktoś grał w Xboxa na Xboxie zwykłym, to zobaczy, że ten obszar doczytywania terenu jest naprawdę bardzo płytki. I zobaczcie, te pachołki już w tym momencie, czy te pachołki, czy tam nie wiem co to jest, zaczynają już znikać w tym momencie, tak? Więc obszar doczytywania terenu jest bardzo wąski. Dlatego, że ta gra nie została ulepszona ani zoptymalizowana pod Xboxa One X. Jest bardzo wąskie grono tych gier, które są optymalizowane pod tę właśnie konsolę i wśród nich jest Forza Motorsport 7, którą też mam i już mam zainstalowaną, więc też dla was coś tam nagram z tej właśnie gry. Będziecie sobie mogli zobaczyć, porównać mój gameplay z peceta i mój gameplay z
Xboxa One X, jeśli będziecie mieli na to ochotę. Ale dzisiaj Forza Horizon 2. Wiecie co, grając sobie Forza Horizon 3, troszeczkę tęskniłem za Forza Horizon 2. Mamy tutaj bardzo fajny świat. Grafika nie jest wcale dużo gorsza niż w Forza Horizon 3, chociaż na PC-cie tamta grafika wygląda nieziemsko. Jest to najlepiej wyglądająca gra wyścigowa, jaka istnieje moim zdaniem. Jest to najfantastyczniejsza. Szczegóły samochodów są fenomenalne. Tutaj wcale nie jest gorzej, chociaż ta grafika jest troszeczkę bardziej cukierkowa, to znaczy, że te samochody mają troszeczkę może gorsze refleksy, ale i tak jest to przepiękna gra z fantastyczną fizyką. Moim zdaniem fizyka jazdy w Forza Horizon 2 jest na takim samym poziomie jak w Forza Horizon 3, chociaż w trójce chyba troszeczkę bardziej driftujące, ale ciężko mi to stwierdzić. No, jest to naprawdę jakaś bardzo delikatna różnica. Też nawet teraz, jeśli ktoś z Was ma ochotę kupić sobie Forza Horizon 2 i grać na konsoli, jest to świetny zakup. I jak widzicie teraz, to wideo jest odpalone w 30 fpsach, dlatego że w tej grze jest tylko 30 fpsów, jak mówiłem. Forza Horizon 2 nie jest zoptymalizowana pod Xboxa One X i tutaj więcej tych fpsów my nie osiągniemy. Ja nie osiągnę. Ani zresztą nikt. Bo to jest jedyna... Znaczy, to jest jedyna gra, którą chciałbym mieć na PC-cie i sprawdzić, jakby ona wyglądała, jakby działała w 60 fpsach. To jest takie moje skryte marzenie. Pierwsza Forza Horizon też jest... Można ją sobie pobrać na Xboxa One X i też można sobie nią zainstalować, chociaż pierwsza Forza Horizon nie jest dla mnie aż tak interesująca jak ta tutaj. I tak, grając sobie w Forza Horizon 3, troszeczkę się nauczyłem tego tuningu i sobie tutaj porobiłem parę samochodów, między innymi jest ten Chevy GT500. Pamiętam, że jak grałem w Forza Horizon 2, to się bawiłem trochę tymi samochodami i przerabiałem je jakoś tam na maksa i robiłem z nich cuda dosłownie, żeby latały. Nie umiałem się tym bawić za bardzo. Dopiero w Forza Horizon 3 się tak nauczyłem robić te samochody tak, żeby nimi wygrywał, żeby mi się nimi jak najlepiej jeździło, żeby świetnie się trzymały drogi, pokonywały zakręty. Zacząłem grać na najtrudniejszym poziomie. Zacząłem wygrywać w online niekiedy, było to ciężkie grając bez kontroli trakcji, bez ABS-u i bez wszystkiego, grając na padzie. Ale udawało mi się naprawdę bardzo fajne przejazdy robić. I mimo, że nie grałem jakoś bardzo długo, bardzo dużo w Forza Horizon 3, to i tak była to gra, w której spędziłem dużo, dużo czasu w porównaniu do innych gier wyścigowych, dlatego że no po prostu jest genialna. I Forza Horizon 3 też na marginesie mam na konsoli PS4, Xbox One X i ona też nie jest zoptymalizowana pod Xbox One X i wygląda oraz działa dokładnie tak samo jak na zwykłym Xboxie. Szkoda trochę, co? Dopiero Forza Motorsport 7 jest zoptymalizowana pod Xboxa One X. Mam nadzieję, że następna Forza Horizon 4, jeśli taka będzie, a mam nadzieję, że będzie, będzie zoptymalizowana pod Xboxa One X i wtedy zobaczymy upragnione 60 FPS-ów. Pierwszy raz Forza Horizon w 60 FPS-ach na konsoli. No bo przecież Forza Horizon 3 możemy odpalić sobie bez problemu w 60 FPS-ach na PC-cie. Mamy wtedy taką niesamowitą płynność, taką niesamowitą grafikę, tak to wszystko super działa i wygląda, że normalnie aż chyba zaraz sobie po tym nagraniu odpalę Forza Horizon 3 na PC-ty. Tak naprawdę wiemy jak było, Forza Horizon 3 na PC-tach miała bardzo długą drogę, zanim ta gra była naprawdę dobra, zanim ją dopracowali, zanim wszystko chodziło bez problemów, bo długi, długi czas były problemy z tą grą tak naprawdę. Coś tam się zawieszało, coś tam nie chciało się uruchomić, trzeba było jakieś typowo PC-towe sztuczki stosować, żeby uruchomić w ogóle tę grę. No ale minął już rok i po tym roku już jak troszeczkę mniejsze zainteresowanie, właściwie po pół roku dopiero wprowadzili takiego patcha, który naprawdę sfiksował tę grę do końca. Ale się rozgadałem na temat tych technicznych rzeczy, co? Zamiast skupić się troszeczkę bardziej na jeździe, przegrałem wyścig. Ja tą Forza Horizon 2 przeszedłem całą, to było jakiś czas temu, dawno temu w sumie.
ale miło mi do niej powrócić. Naprawdę, ten świat jest tutaj bardzo fajny. Fajnie się czuję jeżdżąc tymi samochodami i wyglądają one ładnie. Wygląda ta grafika ładnie. Nie ma się naprawdę do czego przyczepić. Gra się w porządku. Efekt prędkości jest, jak widzicie, bardzo fajny. Tak, mamy kilka kamer z kokpitu, z zewnątrz. I to jest Forza Horizon 2, gra, w której ja się zakochałem. Pamiętam, że oglądałem sobie odcinki u Jodziego i mówię, kurde, jak ja bym chciał w to za... O, shit. Jak ja bym bardzo chciał w to zagrać. Nie wiedziałem, że tu mam pojechać, bo mi GPS troszeczkę zwaliło. Ten efekt prędkości jest tak niesamowity, wszystko się tak super rozmywa, po bokach tak wszystko zapiernicza. No jak można w to nie zagrać? I... chyba będę pierwszy. O, udało się. Ile zdobyłem? 63 tysiące kredytów. Mam 2 miliony kredytów i bardzo mało samochodów tutaj w tej grze. Naprawdę. I tak się podjarałem. No i mówię, no nie, no muszę mieć tą konsolę, muszę sobie zagrać w tą Forzę. I nawet wam wielokrotnie mówiłem, jak zaczynałem serię z Forzy Horizon 2, że jaram się. Naprawdę się jaram. I jak się dowiedziałem, że Forza Horizon 3 będzie już na pecetach, że te wszystkie gry będą i na konsoli, nowe wszystkie gry będą i na konsoli, i na pecetach, no to posiadanie dla mnie konsoli Xbox One przestało mieć jakikolwiek sens. Teraz dostałem do testów Xbox One X od Microsoftu. No i sobie testuję i sprawdzam właśnie, jak działają różne gry i cieszę się, że mogę sobie powrócić do Forza Horizon 2. To jest naprawdę spoko. Czekajcie, porobimy sobie fotki. Zawsze robię fotki z uporem maniaka. Pyk. Mamy BMW 850 CSI. Tutaj mamy takie wyzwanie. Tak, wyłączymy tryb fotografowania. Tutaj mamy takie wyzwanie z Nissanem R35 gdzieś. Chyba. O, i tu są właśnie w Forzie Horizon 2 takie fajne obszary, gdzie możemy sobie poszaleć z samochodami. Zobaczcie, tu jest całkowicie pusta przestrzeń. Prawdopodobnie online odbywają się tutaj różne zawody typu król albo coś takiego. O, został nagrany klip z gry. Ciekawe, co to może być. Czas w powietrzu. Whatever. Konsola czasami zaskakuje jakimiś takimi dziwnymi rzeczami. No, ale tutaj zobaczcie, mamy taki spory obszar, gdzie możemy sobie podriftować. Mamy też doki, gdzie możemy sobie podriftować. Zrobimy sobie samochód do driftowania i możemy nim latać, ile nam się podoba. A w Forzie Horizon 3, no nie mamy właśnie takich obszarów otwartych, tak? Jako tako. Jest lotnisko, ale to lotnisko po bokach ma raczej taki shooterowy... Po prostu ma shooter, tak? Szutrową powierzchnię, nawierzchnię, powierzchnię. A tutaj nie, tutaj mamy wszędzie wybetonowane, możemy sobie ładnie driftować. Leci, wiecie, dymek, możemy sobie zrobić samochód fantastyczny do driftowania. Akurat ten, którym tutaj jeżdżę, jest do wyścigów bardziej porobiony. No ale jak widzicie, jest to muscle car i też coś tam nim się da polatać. Dyferencjał jest tak ustawiony, że można nim pyk. A nie wiem, czy tutaj można podczas... Tutaj chyba nie ma takiej opcji, żebyśmy podczas jazdy mogli... Nie, jest tuning, dobra. Tutaj musielibyśmy do driftowania ustawić inaczej dyferencjał. Zobaczcie, że jest poluźniony, tak, żeby właśnie nie zarzucało tą dupą. Jak wbiłem do tej gry, to sobie tym powiedzmy, że Mustangiem, Boże, wszystko jedno, GT500. I jeździłem nim sobie, on był jakoś na maksa zrobiony, w ogóle stunigowany. Dużo mam tutaj takich samochodów na maksa zrobionych. Ustawienia jakieś z dupy, nie da się tym jeździć. I tak sobie wszystkie te samochody teraz dostosowałem. I wcale nie mam tych samochodów dużo tutaj. A w Forza Horizon 3 przejedziesz sobie byle jaki wyścig i już masz samochód. Bo w Wheelspinie, powiedzmy, wygrasz. I już możesz sobie go stuningować i zrobić z niego jakiegoś koksa. Co jest spoko, ale tych samochodów jest tam tak dużo, że ciężko się z jakimkolwiek zaprzyjaźnić. No i nawet jakbyś nie chciał, to... tych samochodów to i tak musisz je mieć, bo musisz je odebrać, a potem byś musiał je jakoś tam oddać czy sprzedać, nie wiem, czy tam można chyba sprzedawać, czy usuwać z garażu i tak z kolei usunąć z garażu to taki ból trochę, no bo w końcu go wygrałem, no to chciałbym coś z tego mieć, chociaż jakąś kasę, tak? A tu nie, bo musisz na aukcji nikt ci złoma nie kupi, którego każdy wygrywa w Wheelspinie i to tak to wygląda. Kurde, ej, wiecie co, rozgadałem się, no. Tyle gadania, a ja bym mógł tutaj jeszcze opowiadać dużo. Chodźmy sobie na jakiś wyścig, bo akurat mam ustawione tu mistrzostwa. Czy ja się mogę tak, mogę się tepnąć tu za 7000 kredytów, ile hajsu. Możemy oczywiście sobie też jakoś tą ilość kredytów zmniejszyć. I teraz tak, jeśli chodzi, znaczy za teleportowanie.
Jeśli chodzi o ustawienia, co ja tutaj mam? Ten samochód jest z DLC? Nie, niemożliwe. Biorę mojego gnoja GT500. Nie mam tu żadnego DLC kupionego. Naprawdę. Nic tu nie mam. Jestem goły i wesoły. Mam tylko to, co jest w podstawowej wersji i myślę, że to mi wystarczy. Chociaż są fajne samochody z szybkich i wściekłych z dodatku. Zawsze zazdrościłem na multiku osobom, które je miały. A swoją drogą ciekawy jestem, czy tutaj multik jeszcze śmiga. Czy ktoś tutaj działa na tym multiku. I tak, jeśli chodzi o poziom trudności, to tak samo jak w Forzie Horizon 3 mam ustawione wszystko, tylko przewijanie mam jeszcze włączone, bo nie za dobrze rozpoznaję te zakręty i mam jeszcze strzałki przy hamowaniu, tak? I tak na początku jak wbiłem do tej Forzy, to te 30 FPS-ów mi troszeczkę przeszkadzały, ale później sobie pograłem chwilę i już się przyzwyczaiłem i teraz już gram totalnie na lajcie, nie ma żadnych problemów, a przed chwilą grałem w grę, gdzie właśnie było 60 FPS-ów i też sobie wbiłem do Forzy Horizon 2 i jest fajnie. Tutaj nie chodzi nawet o jakieś tam wspomnienia, że o, mam niesamowite wspomnienia z gry, tylko po prostu się tu świetnie bawię, no. Świetnie się prowadzi te samochody, fajny mamy świat dookoła, on jest chyba stylizowany na jakieś Włochy albo coś takiego, co? A w Forza Horizon 3 mamy już Australię. I tak niektórzy mówią, że też ten świat w Forza Horizon 2 jest fajniejszy, ciekawszy do jazdy. No jest kilka rzeczy, których brakuje na pewno w Forza Horizon 3. Ciekawe, czy będzie jeszcze jakiś dodatek do trójki, co? Jak myślicie? Mi absolutnie nie przeszkadza te 30 FPS-ów. Jak już się oczywiście troszeczkę dłużej pogra, bo na początku to czuć tam takie spowolnienie. Ale jak pograsz dłużej, to nie ma znaczenia. Można sobie grać też tak. Jest całkowicie w porządku. Ale możliwość nagrywania jednocześnie dźwięku cyfrowego i mogę sobie odpalić, podłączyć słuchawki do pada, to jest coś niesamowitego. Naprawdę mi tego w PS4 bardzo brakuje, a próbowałem to ustawić nawet na live'ach. Wam pokazywałem i nie ma takiej możliwości. No trzeba jakoś tam kombinować, różne obejścia robić. Nie wiem, jakieś splittery do HDMI używać, tego typu rzeczy, gdzie to w Xboxie już jest zawarte od razu, co jest mega. Ja byłem zaskoczony przed chwilą bardzo, tak? Włączyłem sobie dźwięk na monitorze, rzeczywiście mam i dźwięk w słuchawkach, i na monitorze. Dla was to się może wydawać, Lucek, co za pierdoła, po co mi to, jak i tak nie nagrywam? No ale dla mnie to jest mega ułatwienie i trzeba przyznać, że wow, wielki plus dla Xboxa za takie rozwiązanie. Okej, okay, jedziemy sobie tutaj. Czyk. No i dostałem też dużo innych gier do testowania na Xboxa One X. Część z nich jest wspierana, na przykład Zootykon. Nie wiem, jak to się dokładnie czyta. Ej, to jest poziom nie do pokonania, wszystkich zostawiłem z tyłu. Nice. Tylko jedno ten. I ona tam, odpalimy ją w 60 FPS-ach. Tak samo jak ten. Forza Motorsport 7 odpalimy w 60 FPS-ach. Wygląda ok, ale to ja tam jakoś nie jestem fanem tych torówek. Wujek Bochum się bardzo tam chwalił, że on podoba mu się bardzo ta gra i że świetnie wygląda i lubi sobie w nią grać. Mówi, że jest to jedna z lepszych ścigałek. No ja tam sobie w nią pocisnąłem troszeczkę, jeden wyścig, zobaczyłem, że jest 8 okrążeń i już mówię, nie, to nie jest dla mnie. 8 okrążeń, jedziemy te same okrążenia. Może dla kogoś, kto ma fajny sprzęt typu kierownica, to jest fajne, ale... Chyba nie dla mnie, ja wolę takie arcade'ówki, zawsze lubiłem, wolałem takie chyba arcade'ówki, zawsze jazda po torach jakoś mnie nużyła. Chociaż nie mówię, że nie pogram sobie w Forza Motorsport 7, może jest jakiś tam fajny tryb, na przykład podobał mi się w Project Cars, jak to się nazywa, nie Project Cars, też jakaś taka torówka, tylko że trochę inna. Była taka dosyć ciekawa. Grid. Grid 2 chyba. I Autosport. W Gridzie 2 taki mieliśmy troszeczkę driftujący styl jazdy, co mi się podobało. Mogliśmy sobie fajnie wchodzić w zakręty. Jest, było ok. Ale w Gridzie Autosport mieliśmy taką klasę, która nazywała się Open Wheel. I tam mogliśmy pojeździć takimi różnymi bolidami. Co było świetne. Naprawdę mega mi się to podobało. Bo mieliśmy taką prędkość na tych zakrętach, mogliśmy poświlować nieźle. Wziąłem się tak fantastycznie i prędkość niesamowita, przyspieszenia niesamowite. No i tak myślałem, że jedyne gry torowe, jakie mogą mnie zainteresować, to nie jest F1, bo F1 to już jest nuda, bo w Grid Autosport została jakoś fajnie pokazana ta prędkość przy open wheelach. Sie.
Źle zajechałem. Już nie będę cofał, olać to. Cyk. No i to była jedna taka turówka, która naprawdę przypadła mi do gustu. Ale znowu, wy jak oglądacie tak na YouTubie, czy w ogóle jak oglądacie w telewizji wyścigi F1, powiedzmy, nie? To czy was to nie nuży, że oni jadą tam ileś dziesiąt okrążeń tego wyścigu i nawet mamy różne ujęcia z różnych kamer, z różnych kierowców, tak? Mamy pokazane jakieś tam zbliżenia, spowolnienia, powtórki i tak dalej. To wszystko jest w tej telewizji. I to jest chyba najlepszy sposób pokazania tych wyścigów, jaki istnieje. A ja jadąc sobie jednym bolidem, opowiadając wam moje wrażenia, czy nie wiem, jakieś historie, no jest to może i ciekawe, tak? Ale ile można jeździć tych okrążeń w kółko to samo i pokazywać wam na YouTubie? Może jest to fajna gra, jakaś, może jakiś e-sport można by było z tego stworzyć. Gdyby jakakolwiek gra istniała w e-sporcie, może będzie istnieć kiedyś jakaś tam Forza Motorsport 7, powiedzmy, może będzie to gra e-sportowa. To by było spoko, wtedy bym się ścigał, bo wtedy to by miało sens. Wtedy bym starał się jak najlepiej zakręty brać, żeby, wiecie, ćwiczyć, tak? Żeby to... Czy według was, gdyby Counter-Strike nie był grą e-sportową, to czy on by dalej miałby taką popularność jak ma dzisiaj? Albo tak samo z PUBG, który też jest grą, staje się grą e-sportową powoli. Bo moim zdaniem nie, rośnie hype na jakąś grę i w nią się po prostu gra, no nie? A z kolei te gry wyścigowe, torówki typowo, myślę, że one by się świetnie nadawały na gry sportowe, a nie na przykład taka Forza Horizon, gdzie tutaj czasami zdarzają się jakieś dziwne rzeczy. To jest gra typowo rozrywkowa, gdzie jedziemy z punktu do punktu, mamy się dobrze bawić, nie skupiać się na tym, czy my dokładnie wzięliśmy zakręt, czy też nie. Tak samo jest z Need for Speedami. Czy Need for Speed jakikolwiek mógłby być grą sportową? Nie wydaje mi się. Można by było tam zrobić, coś pokombinować, ale w gruncie rzeczy chyba każdy by się denerwował, że dzieją się z samochodami dziwne rzeczy na drodze, tak? Nie można tego do końca przewidzieć, co się tam stanie. Gdzie CS jest bardzo przewidywany. Strzelisz w to miejsce, pocisk poleci tam. Wychylisz się tak, stanie się to, nie? Jest to bardzo przewidywalne i nie da się jakby bardzo zgliczować tej gry. Da się tam jakoś zgliczować, na przykład robić jakieś tam bany hopy i inne te pierdoły. Nie znam się na tym. Ale jest to w jakimś tam stopniu przewidywalne. Podczas gdy w takich grach arcade'owych może się zdarzyć wszystko. No nie wiem, takie jest moje zdanie. I myślę, że gdyby torówki były bardziej rozpowszechnione i zrobiony z nich jakiś tam e-sport, to wtedy miałyby u mnie szansę, bo wtedy bym widział ten sens ogarniania tych wszystkich torów, tak? Ogarniania tych wszystkich wyścigów. Ogarniania tych wszystkich samochodów, starania się zrobić coś z tymi samochodami, żeby jak najlepiej nimi jeździć i tak dalej. Nauczyć się jak najlepiej nimi jeździć. A tak to gry arcade'owe zawsze są fajne, możemy sobie tutaj zrobić z samochodów różne rzeczy. W nowym Paybacku przecież będziemy mogli tuningować niesamowicie. O, pamiętam ten wyścig, tutaj zawsze dostawałem w dupę. Zobaczymy jak pójdzie teraz. Się rozbijałem gdzieś po bandę. No, w nowym Paybacku będziemy mogli sobie fajnie fury stuningować, porobić sobie różne rzeczy z tymi autami. Kurde. Jedź. Ach! Shit. Dobra, gaz. No i to jest właśnie esencja, nie? Jakbym sobie tak wszedł w zakręt w jakiejś tam grze symulacyjnej, to już koniec, już nie mam szans nawet na wygraną. Kurde. A tutaj jeszcze wszystko może się zdarzyć, mogę sobie cofnąć czas, chociaż w Motorsport też mogę sobie cofnąć czas i tam przywrócić jakąś tam akcję. Chyba nawet w gridzie mieliśmy taką możliwość, z tego co kojarzę. W jakiejś tam grze jeszcze mieliśmy takie powtórki. A dla mnie one są jakieś takie zbyt realistyczne. Pogram sobie tam, może pojedyncze takie gameplaye z Motorsport pojawią się u mnie na kanale. Ale nie będzie to jakaś tam super stała seria jak Forza, gdzie zrobiłem 1000 odcinków. Bo naprawdę mnie wciągnęła. Forza Horizon 3, tak? Ech!
No tutaj zawsze jakoś to biorę za ciasno, nie wiem. Ach. Ani tutaj zadriftować, bo tracisz masę czasu. Tym samochodem ciężko nie driftować, bo on taki jest po prostu z natury. Ja i tak tutaj próbowałem go zrobić, żeby miał mało mocy, bo on standardowo ma już bardzo dużo mocy. Dałem mu najlepsze przyczepne opony, nawet go dociążyłem, bo był odciążony przeze mnie wcześniej. A i tak jest kozak. I tak mieli koła na każdym zakręcie. Patrzcie, jak to wyhamowałem. No już myślałem, że będzie ściana. Jeszcze jakoś mi się udało. Także co, będziemy sobie testować Xboxa jeszcze w innych grach. Ja mam tam jakieś strzelanki. Mam Call of Duty. W następujących dniach, myślę, że też Need for Speed'a nowego przetestujemy sobie na dniach. Łop, 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 łop. Czasami nie wiem, czy jadę tu za wolno, czy za szybko, ciężko to wyczuć. No ten samochód jest trudny, naprawdę. Ej, gdzie mnie tu wyprzedzasz? Wyjazd! Jadę pierwszy, znaczy no, czwarty. Piąty. Piąty, kurde, cholera. A, jeszcze w Forzie Horizon 2 mamy to fajne, że jest tu całkowicie polski dubbing. Czyli postaci mówią do nas po polsku. Nie mamy tylko polskiego tłumaczenia i wiecie, po polsku gry. O, shit. Chyba przegrałem zawody. No? Dobra, jesteś na podium. Spróbuj się trochę poprawić i wygrać kolejny wyścig. A, kolejny wyścig. Czy jeszcze jeden wyścig jest? No chyba nie. Jak to tutaj było? No, coś mi się wydaje, że tu nie było chyba jeszcze jednego wyścigu. Hej, chłopaki. Na dziś to już wszystko w San Giovanni. Spotkajcie się przy centrali, gdy tutaj skończycie. Tak. Zaruszymy na kolejny etap. Przedupczyłem zawody. Zagadałem się. Nie, ten ostatni wyścig był trudny. Tutaj zawsze dostawałem po dupie. Trzeba mieć dosyć dobre auto. Myślę, że napęd na 4 koła mus. Nie, no. Kwestia też prawy. Myślę, że dobry gracz byłby w stanie rozwalić ten wyścig bez problemu na tym poziomie trudności. A tutaj musimy sobie kontynuować naszą wycieczkę. Niestety. No jeszcze zostało mi parę tych mistrzostw do roboty, bo tutaj mamy tak, że jak skończymy całą grę, to musimy jeszcze wszystkie puchary zdobyć. Oh my god. Wybierz inny cel. O nie, ja chcę tutaj, w San Giovanni, powtórzyć bym chciał. I tak, zobaczcie, mamy klasę GT i w klasie GT mam tylko Bentley. Ja biorę sobie Classic Racers, mam tylko te dwa samochody. Biorę sobie Hot Hatch. No tutaj mam troszeczkę więcej, mam jakiegoś Golfa GTI, spoko. Ogólnie mam tych samochodów mało. Track Toys. Zobaczmy. Extreme Track Toys. Tu będę miał pewnie Caterama. Nie, Lotus 11. Ariela Atoma. Pamiętam, że z tym Arielem coś tam złego zrobiłem. Coś mi nie chciało mi jeździć. Tak, po dwa samochody w każdej klasie. Jestem trochę zszokowany, że tylko tyle. W Forzie Horizon 3 znacznie więcej tych samochodów sobie zdobywałem. Tutaj Bugattiego mamy. Ferrari GTO, Bugattiego chyba mocno porobiłem. Klasa S2, Jezu. Teraz miałem samochód z klasy S1 i tak ciężko było mi go opanować. Ale tutaj mamy napęd na 4 kapcie, więc to jest mój pierwszy w ogóle samochód w Fordzie, który sobie kupi. O shit, jak on przyspiesza, pierdzielony. Wow. Także możecie się jeszcze spodziewać, jeśli oczywiście chcecie, odcinków z Forzy Horizon 2 na na Xbox One X. Ciągle nie mogę się przyzwyczaić do tego, że mam tego Xboxa, no. Dopiero co go dostałem, a już mogę sobie odpalić takie fantastyczne gry jak Forza. No ale PlayStation 4 Pro też jest kozacka konsola. I jak dla mnie nawet muszę przyznać, że chyba lepiej wykończony, znaczy lubię pada od Xboxa, bo jest fajnie, fajne są te gałki ułożone, ale jeśli weźmiecie do ręki jednego i drugiego pada, to stwierdzicie, że pad od PS4 jest lepiej wykonany, z jakby lepszych materiałów czy coś takiego. A tutaj takie mamy wrażenie, że ten plastik nie jest taki przyjemny, to jest taki plastik, przyjechałem z Chin, typu, nie? Kontenerem. Nie jest taki przyjemny i też zauważyłem, że ten przycisk A
On mi się czasami potrafi... O, teraz mi się na przykład zblokował. Wy tego nie widzicie, ale on się czasami tak blokuje i to jest... Nie tak, że cały czas mamy go wciśniętego, tylko on jest taki zablokowany i troszeczkę wgnieciony jakby. Nie wiem, co tam się zahacza, czy co tam się z nim dzieje, ale no nie jest to przyjemne. Zwłaszcza w zupełnie nowym produkcie, tak, w tym wypadku. No, może się zdarzył taki wadliwy produkt, jestem tego pewny, że w przyszłych padach ktoś tam inny może kupi, to nie będzie takiego problemu, ale u mnie to występuje, więc też na minusik trzeba przyznać. Będę doszukiwał się minusów, no bo mówię, większość gier mogę ogrywać na PC-cie, a nie na konsoli. No i to jest zdecydowany minus, nie? Posiadania Xboxa, jeśli ktoś ma PC-ta, na którym może odpalić jakiekolwiek gry. Konsola, myślę, że Xbox powinien być dla takich osób, które nie planują jakichś tam większych inwestycji w sprzęt, a chcą sobie pograć w jakieś tam najnowsze gry, powiedzmy, nie? I chcą sobie pograć w Forzę. Horizon 3, a nie chcą mieć, nie chcą wydawać jakoś kupę kasy na dobry sprzęt, bo Forza Horizon 3 ma duże wymagania. Kurde, ja mogę o tym gadać i gadać, ja mogę cały czas gadać i gadać tak naprawdę. No, taka moja rola chyba tutaj jest zresztą. No ale już nadszedł czas, kończy się odcinek. Zapraszam was na kolejny, też na takie pogaduchy o tych sprzętach, nie sprzętach, konsolach, nie konsolach. Kiedyś nie byłem takim konsolowcem, teraz się zrobiłem, bo mam obie konsole i mogę porównywać i opowiadać o moich wrażeniach z obu rzeczy. Przede wszystkim konsole to są fajne. Fajne sprzęty, no mówię, dla kogoś, kto nie ma peceta, tak? I chce sobie pograć. I bardzo wygodne zresztą, bo włączasz i grasz. Koniec. Koniec tematu. Nie masz żadnych problemów, nie? Zapraszam was na kolejne odcinki. Trzymajcie się. Na razie. Pa, pa.